Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się USA i zapraszam was do gry Everloop. Gra na podstawie gry Exit 8 albo Project 13, obie gry ograłem, polecam, linki w opisie. Do tego też oczywiście będzie link do pobrania na Steamie. I to jest gra, gdzie po prostu chodzimy w kółko po korytarzach i szukamy anomalii. I tutaj właśnie zobaczyłem, że tych anomalii jest 30. Tylko nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, czy mamy chodzić, aż znajdziemy wszystkie anomalie, czy... Chwila. Stay alert to anomalies. When you encounter an anomaly, go back. Czyli jak Exit 8. If you do not find anomalies, move forward. Every lit candle is a step towards your destiny. Czyli muszę rozświetlić wszystkie świeczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli coś na styl Exit 8. Tak dosłownie Exit 8. No dobrze. Dobra, let's go play. Zobaczmy. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Czy jestem dobrym gamerem i mam baczne oczy? To jest ponownie gra horrorowa. Podobno. Ło! Dobra, więc masa obrazów oczywiście. To są... To jest obiad. Żyjące kurczaki, tu jest paw. Są drzwi, dobra, czyli... O, kicia! Kicia! Jaka słodka kicia! Dobra. O Jezu. Okej, czyli mamy tutaj obrazy. Mi się wydaje, że na obrazach trzeba być bardzo dobrze, bardzo mocno skupiać. Mamy jakieś figurki. Zegar pokazuje siódmą. Ja nie wiem, czy ja to wszystko spamiętam. Naprawdę, ja nie wiem, czy ja to spamiętam. Czy framerate jest ok? Chyba jest ok. Dobra. Tutaj coś gra. No dobrze. Pierwszy run tej gry, więc tylko się upewniam, czy wszystko się dobrze nagrywa. Chyba jest okej na razie. Okej, i tu jest coś znowu. To jest... If you do not find anomalies, move forward. Every lit candle is a step toward your destiny. Czyli... O, shiftem mogę biec. Dobrze. I tu mamy rozmazany obraz. I świeczek jest 8. No to powinno być łatwo teraz, nie? Tu na początku na stówę będzie anomalia. Na stówę coś będzie nie tak. Ale jest kicia znowu. Dzień dobry, kicia. Ta gra za bardzo mi naprawdę ta gra za bardzo mi przypomina Exit 8. Razem z kotem, który po prostu losowo sobie przechodzi. Przechodzi. Czy to tak było? God damn it, nie wiem. Nie wiem, co było. Dobra, idę dalej. Chyba wszystko było ok. Chyba wszystko było ok. Świeczka się pali. Wszystko było ok. Dobra. Zobaczymy, ile anomalii zobaczymy. Zaraz kot będzie. Kot jest chyba git. Kicia jest git. Jeszcze muszę patrzeć na sufity, oczywiście. Ja. Czemu te kafelki mają kafelki? Kto zrobił kafelki w kształcie kafelków? Co to za dźwięk? Okej, tu jest wszystko ok. Tu jest wszystko gituwa. Co to było? A to mój but. Ja pierdziele, jaka panika. Wszystko ok. Tu jest wszystko ok. Czy ten obraz jest... Ja nie wiem, nie wiem, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Jeszcze nie wiem co, ale coś jest nie tak. Stary panikuje. Czy tutaj na pewno była czwórka dzieci? Czy tam aniołków? To chyba było ok. Nic dziwnego raczej. Trzy pary drzwi. Trzy pary drzwi. Czy tu były trzy pary drzwi? Kurde, nie wiem. Aha, dobrze, czyli wszystko jest okej. Ja tylko dostaję paranoi absolutnej. Teraz na stówę. Nie może być trzy razy pod rząd, że jest bez anomalii. Gdzie jest kot? Jest kot. Który idzie normalnie. Jest dobrze. Jest dobrze. Jesus. Hello, Jesus.
Cześćki, cia. Okay, też jest wszystko okej. Okej, są trzy pary drzwi są. Czy tu jest wszystko okej? Okay? Chyba. Jest czwórka dzieci, jest. Tu jest wszystko... Czy ta książka była tak, jak była? No wszystko się wydaje okej, nie? Co jeżeli się cofnę teraz? Cofam się. I świeczki zgasły. A kot tu czeka, dobra, czyli... Czyli tam też nie było anomalii. Fuck. Tutaj nie ma tyle miejsc. Nie ma tyle rzeczy, które mogłyby się zepsuć. Nie? Kocie? Merlin? Nazwę cię Merlin. Kot Merlin, mój ulubiony kot. Cholera jasna. No... No nie wiem. Oj. Tu brakuje jednej pary drzwi. Tu brakuje jednej pary drzwi. Dobra, jest pierwsza anomalia. Okej. Dobrze. Pierwsza anomalia. A to 10 minut już siedzę praktycznie. Okej. Czyli teraz. Teraz powinno być łatwo. Już jak wiemy, jaki rodzaj anomalii może się pojawić. Dobrze. Okej. Okay. Z kotem wszystko okej? Okay. Kot ma chyba wszystko okej. Okay. Tu jest okej. Okay. Dobra. Rozumiem. Ja pierdzielę. Ja jestem kompletnie na krawędzi siedzenia. Spectral Melody added. Dobrze, Spectral Melody. Dzień dobry. Nie, chyba mi się wydaje, że opłaca się troszkę siedzieć w tym korytarzu, bo ta muzyka się pojawiła zdecydowanie za późno. Gdybym tak po prostu przebiegł na ślepo, to bym nie zauważył tego w ogóle. Dzień dobry, kicia. Tutaj jest wszystko git. Jest wszystko git. Dzieci też git. Ty mi coś jeszcze zrobisz? Mam nadzieję, że nie. Tu jest wszystko okej. Okay. To mi się wydaje, że to będzie okej. Okay run teraz. Tak, są dwie. Dobrze. Trzy już! I'm on fire. Gdybym wtedy nie testował, już miałbym sześć świeczek. No ale cóż. Idzie kot. Najbardziej się boję, że ten kot na mnie wyskoczy. I to będzie the end. Nie wiem, jak bardzo te obrazy mogą się zmienić. To może być duża rzecz. Hello, kicia. A kot mi teraz robi la kukaracza, la kukaracza. Tylko mówię, co może się zdarzyć. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Wszystko ok. I to jest wszystko ok. Nie wiem, czy mam czekać. Chyba wszystko jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lamp. Trzy dywany, trzy pary drzwi, obrazy. Czy było coś na tej ścianie? Chyba nie. Czwarta? Dobrze. Czwarta świeczka jest. Git, git, git. Teraz będzie anomalia. Dajcie mi anomalię. Z kotem jest chyba wszystko okej. Chyba. Ten obraz wydaje się być normalny, mimo że za cholerę nie wiem, co się w nim dzieje. Czy kot wygląda inaczej? Nie. Aha! Dobra, zegar. Zegarino! Okej. Okay. Okej, okay, temporal reversal added to the codex. Dobrze. Na razie jesteśmy 3 na 3, odkryte anomalie. Dzień dobry. Czy mamy coś jeszcze dziwnego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lamp. Trzy pary drzwi.
Obrazy wciąż są dziwne, ale raczej nie anomaliczne. Ten kot, jakoś nie ufam temu kotu wciąż. Merlin mnie trochę przerazing robi. Nie będę ukrywał. Czekam, aż któryś obraz się zacznie na mnie patrzeć. Jest za dobrze na razie. Jest za dobrze. Coś czuję, że czegoś, że coś pomijam. Pomijam na pewno anomalię. Maridia się na mnie patrzy, jakbym, kurczę, naprawdę jakiś grzech zrobił. A jestem tylko... człowiekiem, co utknął. Ale nie, no nie widzę nic. Naprawdę nic nie widzę dziwnego. Więc siódma świeczka. Nie, to będzie już... szósta świeczka, dobra. Czyżby? Czyżby? Może mam farta z jakimiś łatwymi anomaliami. Jest kot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Liczę lampę na wszelki wypadek. Nie wiem, czy to może być anomalia. Kot se chodzi. Czy to jest dziwne? Czy ja zauważam coś dziwnego na siłę, czy... Kicia! Tu jest wszystko ok. Tu jest gituwa. Nie mam pojęcia, co jest ok, a co nie. Mi się wydaje, że teraz anomalie będą takie... jak to powiedzieć... niewykrywalne? Czy może one się za rzadko pojawiają? Kurczę, im rzadziej są anomalie, tym bardziej paranoja mnie sięga. Nie będę ukrywał. No nie, no wszystko się wydaje okej. Co jest nie tak? Jezus, co z tobą nie tak? Tutaj, no nie wydaje mi się, że tu było jakieś turbo dziwne, turbo inne. Ten obraz ma najwięcej twarzy, może jakiś potwór? Nie. A jestem wystarczająco długo, że coś innego mogłoby się pojawić. Czy się mylę? Nie. Dobra, no nic nie widzę. Czemu tak rzadko są anomalie? Ja tego nie rozumiem. Ja tego serio nie rozumiem. Czemu są tak rzadko anomalie? Ja rozumiem, że jest ich tylko 30, ale... I teraz dacie mi jakąś kuźwa turbo łatwą, to się wkurzę, bo to... No idzie kot. Nie idzie jakoś turbo szybko, jakoś turbo dziwnie. Okej, okay. Kicia idzie. Dobrze, Merlin. Nie wiem, imię Merlin mi się podoba na kicie. To jest okej. Okay. To jest okej. Okay. Czy ten kot coś zrobił? Jakoś dziwnie się zawrócił tam. To jest okej. Okay. No. No wszystko jest okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trzy dywany. Trzy pary drzwi. Czy któreś są otwarte? Chyba nie. No nie może być! Jestem madzior, bo... Co pominąłem? Co pominąłem? Co takiego pominąłem?
Obrazy były zamienione? Coś jest na ścianie? Może coś kot zrobił? No zgłupiałem. Trudno. No zgłupiałem i teraz muszę na nowo. Co teraz masz dla mnie, gro? It's okay. No wszystko się wydaje okej, jak zawsze. To nie jest okej. Dobra, rozumiem. Marija została posiądnięta. Dark Transfiguration? No może być i tak. Ale kot jest. Tu są obrazy zamienione. O, wszystkie są te same. Dobrze, nagle się gra obudziła. Dzięki, gro. Madonna Reflection. Niech ci będzie. Teraz nagle jak pizgło, to wszystko naraz. Raz, dwa, trzy. Trzy dywany. Jesus. Obraz. Kot. What? Fuck me, Jesus! Ojejajajajajajaj. Ja nawet nie chcę sprawdzać. Okej. Morning. Już mieliśmy coś z obrazami, obrazy się zamieniły, obrazy się multiplikowały, muzyka zagrała, drzwi się otworzyły. Jeszcze nic z kotem nie było. Ale mi się wydaje, że teraz raczej run będzie czysty, żeby iść dalej. Tak. Dobrze, 4-8. A teraz kot sprintem biegnie. Nie. O, lipka. Coś będzie dziwnego. Poczekajcie, poobserwuję kota. Kot takiego breakdance'a na kurwia teraz na koniec. To jest... Przewiduję. Nie, on po prostu skręca. Bez wybuchów. Dobra, to... A, nie ma kaktusa. Dobra. Le cactus is missing. Dobra. Verdant absence. Nie możesz po prostu powiedzieć brak kaktusa? Jak normalny człowiek? Ten kot wyszedł za wcześnie. Feline transmutation? Czyli możemy, że to był potwór, a ja po prostu... Z kiczkami się przestraszyłem, dobra. Teraz powinno być bez problemu. Teraz nie powinno być. Chociaż kuźwa nic nie wiadomo. Nie wiem jak Czy takie było? Sam już nie wiem. Morning. Merlin, morning. Wszystko okej. Kicia robi zawrót, fajno. Okej. Chyba wszystko jest okej. No dobra, wszystko było okej. I ostatni. Raz, dwa, trzy. Trzy lampy. Dobry kitek. Morning. Tak czuję, że nie chcę jej w drogę wchodzić. Z tobą jest wszystko okej, nie? Tak. Obraz git, drzwi git, muzyka nie gra. Dywany, nie wiem czy mam patrzeć na dywany, na to jak te dywany wyglądają. Nie wiem, coś mi się wydaje, że to może być inne, ale... Z drugiej strony nie jestem pewien, dobra idę. Dobra, palą się wszystkie. Dobra, palą się wszystkie, co teraz? Final boss? Czy to działa tak jak w Exit 8, że muszę się teraz... cofać do momentu, aż nie będzie anomalii?
Morning. Okej, nie ma nic dziwnego. No nie ma nic dziwnego. Proszę, niech nie gasną. Łoej! A ja po prostu najebany do kibla wyszedłem i mnie tak teraz rozumiem, już znam lore tej gry. Ja wracam do imprezy, bo ja w kiblu byłem, rozumiecie? Mnie tak zakręciło. Dobrze. Dobra, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, klikajcie łapkę w górę. A dzisiaj wieczorem, dzisiaj, pamiętajcie, około godziny 20 zrobię streama, gdzie między innymi będziemy grali jeszcze raz tą grę i będziemy starać się znaleźć jak najwięcej alimentów, chciałem powiedzieć, anomalii. Więc tak, dzięki wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Bye, bye!